Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Słońce zachodziło i zostawiało złoto-różowe smogi na niebie. Chłodne wieczorne powietrze przesycone było zapachami. Miałam czysty umysł. Zaborczy głos szaleństwa znikł. Stał się słaby, niczym delikatny wiatr poruszający liśćmi. Dobry wieczór, to Zostaw Wiadomość w Polskim Radiu Euro. Ja nazywam się Katarzyna Klepaczewska, a fragment, który właśnie przeczytałam, to fragment książki Chuda, Judith Fatallah. Specjalnie przeczytałam ten fragment, który jest zakończeniem książki, żeby od razu już zapowiedzieć to, że będziemy rozmawiać o czymś pozytywnym. O czymś pozytywnym, czym jest wychodzenie z choroby, z chorób, jakimi są zaburzenia odżywiania. Na temat zaburzenia odżywiania będę rozmawiała z psychiatrą, doktorem Sławomirem Murawcem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze, czy ciężko wpada się w sidła takich zaburzeń odżywiania? Tak. To jest pewnie w ten sposób, że taki bardzo pozytywny koniec, jaki pani tutaj przytoczyła, jest uwieńczeniem naprawdę długiej pracy. Łatwo wpaść z sidła zaburzeń odżywiania i one zaczynają się często właśnie niepostrzeżenie, podstępnie, natomiast potem bardzo niestety trudno czasami z tych zaburzeń odżywiania wyjść i wpatrzyć się w tak optymistycznie w ten zachód słońca. Trudno jest wpaść. Znaczy łatwo jest wpaść, trudno jest wyjść. Tak. Aczkolwiek autorka Judith Fatallah, która opowiada część swojej historii w tej książce, bo książka nie jest napisana na faktach, ale część właśnie historii swojej własnej tam autorka zawarła, pisze, że jednak da się walczyć z tą chorobą, z chorobami, bo to i anoreksja, i bulimia, o nich dzisiaj mówimy. Tak, mówimy o dwóch rodzajach zaburzeń. Mówimy o anoreksji psychicznej, anoreksja nerwoza i o bulimii psychicznej. Ale myślę, że trochę trudno jest zaczynać też tak właśnie od końca, to znaczy od tego, że można wyjść. Oczywiście można z tych zaburzeń wyjść i na pewno taką informację powinniśmy przekazać słuchaczom, że warto próbować i że to jest możliwe. Natomiast często wymaga to dość dużo pracy, a zaburzenia te zaczynają się często właśnie dość podstępnie, dość tak niezauważenie, dość szybko się pogłębiają i czasami dość trudno potem jest jakby zatrzymać taką narastającą spiralę tych trudności dotyczących odżywiania. Na wielu stronach internetowych, które przeglądałam ostatnio, żeby pogłębić temat i anoreksji, i bulimii, wszędzie widziałam taki wpis, że oba te zaburzenia mogą pochodzić stąd, że osoby są wpatrzone, czy w media, czy na przykład w modelki, które kreują jakąś wizję piękna, ale chyba nie można wszystkiego zganiać właśnie na media, czy na uroki modelek. Pewnie tutaj trzeba rzeczywiście, tak jak pani mówi, zachować pewien dystans i zdrowy rozsądek, natomiast wydaje się w ten sposób, że istnieje jakaś pula osób chorych na przykład na anoreksję z wyraźnie większą taką tendencją do tego, że jest to choroba bardziej, powiedzmy, biologicznie uwarunkowana, mówiąc pewnego rodzaju hasłem, że takie młode osoby odchudzające się były gdzieś tam w populacji zawsze. Kiedyś one były świętymi panienkami takimi, które odmawiały sobie pożywienia i pewnie był do tego kontekst religijny dopisywany w jakiś sposób, że one się umartwiają. Na to takie opisy są pewnie od zawsze gdzieś tam w historii cywilizacji. Natomiast druga część, która się pojawiła pewnie właśnie wraz z rozwojem tej naszej kultury, w której w tej chwili przyszło nam żyć, to jest ta część pochodząca z przekazu medialnego, z obowiązujących wzorców postępowania, z obowiązujących wzorców, jak powinno się wyglądać. W związku z tym tu nie można powiedzieć, że jest albo to, albo tamto, tylko pewnie jest jakaś taka część bardziej ta biologiczna, ale bardzo duży jest też ten potencjał oddziaływania czynników medialnych, społecznych, kulturowych. To, co jeszcze niedawno, jakiś czas temu nie było grzechem, czyli jedzenie, prawda, grzechem był seks na przykład, to w tej chwili jest kompletnie odwrotnie. Dzieje się proces społeczny zupełnie odwrotny. W tej chwili seks przestaje być jakoś zabroniony społecznie, natomiast każdy zbędny kilogram, czy nadmiarowy kilogram staje się czymś takim strasznym. Właśnie ten dekalog trochę się jakby zmienia. Co innego staje się problemem dla
dla ludzi żyjących we współczesnym społeczeństwie. I takim problemem staje się też właśnie jedzenie, zwłaszcza dla młodych kobiet. I tu jest ewidentne duże oddziaływanie właśnie kultury poprzez modelki, ale to pewnie nie jest tylko poprzez modelki, jakby poprzez cały wzorzec kulturowy, poprzez filmy, poprzez to wszystko, seriale, to wszystko, co się ogląda, gdzie ten temat, jak się powinno wyglądać i co jest zabronione, cały czas chodzi. Pojawia się tutaj obawa, żeby nie wpaść w taką matnię. Z jednej strony lekarze mówią, trzeba dbać o zdrowie, o swoją kondycję, dobrze się odżywiać, a z drugiej nie nadużywać tychże właśnie zaleceń. No tak, ale zdrowo to nie znaczy mało, prawda? Czyli zdrowo to nie znaczy odchudzać się jakoś, prawda? Tutaj jeszcze jest jedno zaburzenie, o którym trochę pani wspomniała pośrednio, to znaczy ortoreksja, czyli odżywianie się tylko i wyłącznie ekologicznym, zdrową żywnością. Ono nie jest w klasyfikacjach w tej chwili ujmowane, także nie można takiego rozpoznania w sensie numerku psychiatrycznemu kogoś przypisać, ale takie, tego rodzaju zaburzenie też jest opisywane w literaturze psychiatrycznej, także już też jakby dalej posunięte. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Rozmawiamy dzisiaj o zaburzeniach odżywiania. Ktoś pyta, czy otyłość to też zaburzenie odżywiania? Oczywiście w pewnym sensie tak. No, jest też wyróżniane takie zaburzenie odżywiania, które polega na nadmiernym objadaniu się, aczkolwiek też w międzynarodowej klasyfikacji ono nie występuje. Także można też tego typu rozpoznanie postawić, natomiast jeżeli chodzi o otyłość, to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ za otyłością może stać cały szereg czynników takich bardziej, no, cielesnych, somatycznych, jak my to mówimy, czyli takich związanych z metabolizmem, albo psychologicznych. W związku z tym rozpoznanie otyłości nie jest takim rozpoznaniem, które byłoby jakimś rozpoznaniem w gruncie rzeczy jednoznacznym. Jak rozpoznajemy komuś anoreksję albo bulimię, to jest za tym pewien określony zespół objawów. Natomiast otyłość jest takim czymś jak zaburzenia snu, mocno niespecyficznym. Zaburzenia snu można mieć z powodu egzaminu, nerwów, prawda, jak i poważnych chorób psychicznych. I teraz, owszem, są to zaburzenia snu, natomiast są bardzo różne przyczyny. Podobnie jest z otyłością. Ta otyłość powinna zawsze być wtedy jakoś tak wyjaśniona, bardziej specyficznie, z czego ona wynika. Czy za tym kryją się jakieś choroby, takie, które może leczyć lekarz medycyny ogólnej, czy też jakieś problemy psychologiczne, czy innego rodzaju. A czy jedzenie ma coś wspólnego z, czy otyłość ma coś wspólnego z jedzeniem kompulsywnym? Tak, ma. Natomiast to też wymagałoby jakby dopytania trochę, taki przymus jedzenia, bo kompulsywny, no to mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju przymusem i teraz trzeba by taką osobę znowu w sposób trochę bardziej pogłębiony zapytać o ten przymus właśnie, jak ten przymus wygląda, jak często się pojawia, jakie emocje temu towarzyszą. To są rzeczy, które trudno jest omawiać na takim bardzo ogólnym poziomie. To możemy wyjaśnić tylko to słowo kompulsywny. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak powstają, czy skąd się biorą zaburzenia odżywiania, ale ten temat jest zdecydowanie szerszy niż to, co powiedzieliśmy, bo na przykład, czy z takiej otyłości mogą się brać te poważniejsze zaburzenia odżywiania, jak bulimia czy anoreksja? Nie, raczej nie. Nie, mówimy tutaj o różnych zjawiskach. Jeśli mówimy o anoreksji psychicznej, to mówimy raczej o tym, że taka osoba odchudza się, czy celowo doprowadza do tego, że masa ciała jest bardzo niska, albo jest zbyt niska w stosunku do wieku, albo jeżeli taka osoba zaczyna się odchudzać bardzo wcześnie w wieku około pokwitaniowym, około początku wieku dojrzewania, to nie następuje prawidłowy rozwój. Taka osoba, nie dostarczając sobie pokarmu, powoduje to, że no nie rośnie, nie rozwija się w sposób adekwatny, w związku z tym no nie osiąga należnego do wieku wyglądu, wzrostu i oczywiście masy ciała. Jeżeli to zaczyna się nieco później, no to nie osiąga tylko i wyłącznie tej masy ciała i taka osoba jest no najczęściej bardzo, 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 żeby nie powiedzieć przeraźliwie
szczupła. W związku z tym w przypadku anoreksji to raczej otyłości nie możemy mówić. Natomiast w przypadku osób z bulimią to są najczęściej osoby z prawidłową masą ciała. To nie są osoby wychudzone. Oczywiście mówimy o pewnej statystyce, o tym, co jest najczęstsze. Najczęściej są ta masa ciała, czy wygląd takiej osoby jest wyglądem zdrowej osoby w tym samym wieku. Panie doktorze, może powiedzmy, jak rozróżnić te dwa zaburzenia i w ogóle na czym one polegają? Osoba z anoreksją zaczyna ograniczać pokarmy. I to jest działanie może nie w pełni jakby uświadomione w takim sensie przyczyn tego działania, natomiast w pełni jakby celowe. Taka osoba zaczyna starać się jeść jak najmniej, aż do takiego momentu, w którym często te ilości pokarmów spożywanych w ciągu doby są zupełnie absurdalne, typu właśnie jedno jabłko czy jakieś pół serka w ciągu całej doby. I to jest działanie, które podlega kontroli, pilnowaniu się, żeby nie zjeść więcej. Te osoby oczywiście znają znakomicie wszelkie tabele wartości dietetycznych pokarmów i to na pamięć. Wiedzą co, jak, w jakich ilościach mogą przyjąć i ograniczają te ilości do minimum. Są dwa typy tej anoreksji. Są osoby, które tylko i wyłącznie ograniczają ilość pokarmów. Są też osoby, które starają się innymi metodami pozbyć masy ciała, na przykład czy to wymiotują, czy biorąc środki przeczyszczające jeszcze dodatkowo, czy środki moczopędne, tak żeby tą masę ciała zredukować maksymalnie. Jeśli chodzi o bulimię psychiczną, mamy do czynienia z trochę inną sytuacją. Mamy do czynienia z takimi osobami, które w dość krótkim czasie spożywają bardzo duże ilości pokarmów. Znaczy jedzą bardzo, bardzo dużo. Taki napad bulimiczny często wygląda w ten sposób, że ta osoba idzie gdzieś do sklepu, kupuje olbrzymią ilość pokarmu, gdzieś ją spożywa w samotności czy w mieszkaniu w bardzo dużych ilościach, a następnie najczęściej ma miejsce zwymiotowanie, wydalenie tej ilości, celowe wymioty, wywoływanie wymiotów. Tutaj także oczywiście wchodzą w grę inne środki, to znaczy i środki moczopędne, i hormony tarczycy, i środki przeczyszczające, przeróżne herbatki, wszystko co mogłoby próbować z kolei wydalić tą ilość pokarmu, która została przyjęta. Czyli żeby zdiagnozować takie zaburzenia odżywiania, trzeba najpierw wyeliminować inne? Często one są na tyle charakterystyczne, że niekoniecznie trzeba eliminować bardzo inne, bo to, co mówiłem poprzednio, bardziej dotyczyło otyłości, jako mniej specyficznego, jeśli można powiedzieć, objawu, niż anoreksji czy bulimii. Natomiast z oboma tymi zaburzeniami łączą się bardzo poważne jakby zaburzenia somatyczne, czyli cielesne. Bo jeżeli pomyślimy sobie o bulimii, czyli o wymiotowaniu, to wymiotuje się z sokami żołądkowymi, wymiotuje się z kwasem. W związku z tym natychmiast dochodzi do utraty jonów, które są w kwasach żołądkowych. Dochodzi do uszkodzeń w obrębie gardła, szkliwa. Dochodzi do zaburzeń równowagi takiej kwasowo-zasadowej, czyli równowagi metabolicznej organizmu. To ma wpływ na kości, to ma wpływ jakby na stan całego organizmu, no bo to jest po prostu jakby wywoływanie sobie utraty zawartości soków żołądkowych, które powinny tam w środku zostać, a nie zostawać wymiotowane regularnie, a w trakcie jeszcze samych wymiotów dochodzi, tak jak powiedziałem, do uszkodzeń. I jeszcze do tego, co może się stać z naszym organizmem, kiedy są już takie zaburzenia odżywiania, wrócimy. Ale najpierw chciałam przeczytać SMS od Marty, która pisze, że od paru lat zaczęła się odchudzać i ta chęć do dzisiaj towarzyszy. Co z tego? To bez sensu, bo kolejne próby kończą się niepowodzeniami, a wciąż mi to chodzi po głowie. Kiedyś słyszałam, że to zahacza o zaburzenia, ale jak albo o tym nie myśleć, albo zmobilizować się i wytrwać? Czy takie myślenie ciągłe o tym, że ktoś chce się odchudzać, tak, o swoim wyglądzie, o swojej wadze, może doprowadzić właśnie do na przykład anoreksji? Tak, jest jednym zresztą z kryteriów
diagnostycznych zaburzeń odżywiania, czyli stałe takie myślenie, pochłonięcie tą tematyką masy ciała i kontrolowania masy ciała jest jednym z podstawowych podstawowych cech zaburzeń odżywiania i też stałe poczucie, że ta masa ciała jest zbyt duża. To znaczy taka osoba, tutaj mówimy o zaburzeniach obrazu własnego ciała. To znaczy bardzo wiele osób na przykład z anoreksją nie jest w stanie adekwatnie ocenić swojego wyglądu. Te części ciała, na przykład uda, są wielkości przedramienia zamiast ud, natomiast ta osoba ciągle ma poczucie, że one są zbyt grube i ciągle stara się podejmować jakieś kroki, żeby tą wielkość tych na przykład części ciała, czyli ud na przykład, zredukować. Nie widzi, czy ma zaburzenia dotyczące obrazu tego, jak to naprawdę wygląda. Marta jeszcze pyta, a czy osoba otyła, która nie je nic przez na przykład pół roku, żeby schudnąć i bardzo chudnie, ale siłą rzeczy nie jest jeszcze wychudzona, może mieć zdiagnozowaną anoreksję? Znaczy tak, no jeżeli ktoś by nie jadł pół roku, to nic, no to oczywiście jest to mało prawdopodobne pod względem przeżycia tej osoby, natomiast no tu bym odesłał jednak do specjalisty, na to, bo to jest dość trudno odpowiadać tak bardzo ogólnie. Jeżeli spełniałaby kryteria anoreksji, to tak, natomiast tutaj w takim wypadku nie jest to typowy przebieg, w związku z tym jest tutaj trudno bardzo jednoznacznie powiedzieć. Bardziej typowo jest jakby od początku zaczęcie odchudzania się. Być może chodziło o to, że po prostu nie je normalnie przez te pół roku. Myślę, że na pewno nie chodziło o to, że nic nie je. Do tego, do zaburzeń odżywiania oczywiście jeszcze wrócimy po piosence. A ja jeszcze na sam koniec chciałam przeczytać mail, który dostałam. Czy jeśli moja mama jest bulimiczką, to czy ja też mogę nią zostać, pisze Ania. Niekoniecznie. Nie ma takiego jakby obowiązku i to takiego obowiązku nie ma w stosunku do żadnych zaburzeń psychicznych czy chorób psychicznych. To znaczy to, że coś występuje u rodzica, nie jest równoznaczne z tym, że coś podobnego czy takiego samego musi wystąpić w następnym pokoleniu, czyli u dzieci. Natomiast może być tak, że czy to pod względem dziedziczenia pewnych cech osobowości, czy to pod względem obserwowania sposobu rozwiązywania problemów emocjonalnych, w jakiś sposób dziecko może nawiązywać do tego, co robił rodzic. Znaczy, jeżeli na przykład jest tak, że bardzo wiele osób bulimicznych ma pewne cechy takiej impulsywności, to te cechy impulsywności też mogą być w następnym pokoleniu, ale niekoniecznie rozwiązywane przy pomocy bulimii. Z drugiej strony, jeżeli się obserwuje, jak rodzic rozwiązuje swoje problemy emocjonalne, to też można jakby pójść w tą stronę, że skoro już tak rodzic robił, no to ja zrobię to samo, ale to nie jest równoznaczne, że trzeba na to samo zachorować. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Chuda to nie jest zwykła dziewczyna, która postanowiła stracić na wadze. To nie jest nastolatka, która chce wyglądać jak modelka. To dziewczyna, która wyszła z anoreksji. Może też nie do końca wyszła, bo tak jak mój gość, doktor psychiatra Sławomir Morawiec powiedział, że do końca nie można wyjść z anoreksji. Tego nie powiedziałem na szczęście. Nie? A można? Powiedziałem pewnie, że często jest to dość trudne i czasami zajmuje dość dużo czasu, natomiast no, tak jak zaczęliśmy optymistycznie, no to też nie możemy powiedzieć, że nie można wyjść z anoreksji. Ale zawsze pozostaje ciągła myśl? Nie, pewnie nie zawsze, pewnie to różnie bywa. Zresztą pewnie jest też tak, że w medycynie nic nie jest zawsze, więc bardzo różne mogą być jakby końce tych zaburzeń odżywiania, o których dzisiaj rozmawiamy, ale nie można pewnie powiedzieć, że to się nigdy nie udaje, czy że nie można z tego wyjść. Oczywiście wyjść można. W zaburzeniach odżywiania nie tylko ważny jest chyba obraz własnego ciała, ale też myśli. W książce, do której dzisiaj zaglądamy, która jest właśnie zatytułowana Chuda, o tej dziewczynie czytałam,
Jest takie stwierdzenie, że główna bohaterka ma powracające myśli, które ciągle ją karcą. I są to takie myśli jak: jesteś wstrętna, nigdy nie schudniesz, jesteś ogromna, tłusta, spasiona. Tak. Pewnie tutaj trzeba by powiedzieć o dwóch rzeczach. To znaczy o takiej rzeczy, że zaburzenia odżywiania, anoreksja czy bulimia, to chudnięcie czy objadanie się, są pewnymi manifestacjami problemów, które gdzieś tam w psychice drzemią, czy w zasadzie nie drzemią, tylko właśnie pokazują się, że to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie jedna rzecz, że człowiek ma tą anoreksję, że dziewczyna ma tą anoreksję. To jest tak, że ma cały szereg różnych innych także problemów. Czy przy anoreksji, czy przy bulimii takie współwystępowanie różnego rodzaju problemów psychicznych, a często także różnego rodzaju innych zaburzeń psychicznych, jest bardzo częste. To chciałbym powiedzieć, że to nie jest coś takiego izolowanego, że człowiek ma tylko to. Ma często bardzo dużo problemów zarówno w takiej relacji, czy myśleniu, czy obrazie samego siebie, jak i bardzo dużo problemów w relacji z bliskimi, jak i bardzo dużo często problemów w relacji z otoczeniem takim dalszym, z otoczeniem społecznym. Magda do nas napisała: a co jest najważniejszym kryterium zaburzenia odżywiania? Czy te właśnie zaburzone myśli, czy ciało, objawy ciała, te objawy somatyczne? To jest tak, że trudno powiedzieć, co jest tym najważniejszym, no bo te kryteria są jakoś poformułowane w klasyfikacji psychiatrycznej i one się rozpoczynają od masy ciała. Żeby rozpoznać komuś tą anoreksję, no to ten punkt pierwszy odnosi się do masy ciała, ale punkt trzeci odnosi się właśnie do wyobrażeń własnego ciała, które są zaburzone i przyjmują zespół taki specyficzny, w którym jest obawa przed otyłością, jako natrętna myśl, jaka taka myśl cały czas powracająca. I teraz pierwszym objawem jest to są zaburzenia odżywiania, czy ten utrata masy ciała, drugim są właśnie zaburzenia odżywiania w sensie unikania tuczących pokarmów, trzecim ten obraz masy ciała. Tutaj stratyfikowanie takie, co jest najważniejsze, jest pewnie dosyć trudne, bo to jest jakby wprzęgnięte wszystko razem, jedno w drugie. Marta jeszcze pyta, czy to prawda, że przyczyną anoreksji może być nieprawidłowa relacja z ojcem? Czy to ma jakiś związek? Myślę, że to jest bardzo trafny SMS, tylko w tej drugiej części. Czy to ma jakiś związek? Odpowiedź na takie pytanie jest też dosyć trudna, ponieważ tu wkraczamy w takie tematy już bardziej osobisto-intymne. Natomiast jest też tak, że anoreksja, czy rozpoczęcie chorowania na anoreksję jest trochę też takim zatrzymaniem procesu dojrzewania, dojrzewania seksualnego. I bardzo często zaburzeniom typu anoreksja towarzyszy pewien problem dotyczący przejścia z bycia dzieckiem w bycie kobietą z wszystkimi atrybutami kobiecości, to znaczy piersiami, biodrami, wszystkimi takimi cechami zewnętrznymi, które są związane z tym, że się przestaje być dzieckiem, a zaczyna być kobietą. Tutaj także relacja z ojcem może mieć znaczenie, natomiast to już są tematy właśnie takie dosyć osobiste, które pewnie prędzej powinny być omówione w trakcie terapii niż tak na antenie głośno, że tak powiem. Ale tak, czy to ma związek, to odpowiedziałbym, że bardzo często zdecydowanie tak. Kamil z kolei pyta, jak sobie radzić, jak pomagać osobie, która ciągle uważa siebie za grubą, choć de facto nie jest i nigdy nie była. Jak rozmawiać z taką osobą? Tutaj jeszcze dopisuję, że ta osoba jest w trakcie terapii. To jest też to zjawisko, o którym mówiliśmy. Kamil zmaga się właśnie z tym zaburzeniem obrazu ciała, które występuje u osoby, która jest pewnie dla niego jakoś tam ważna. To znaczy próbuje przekonać, czy powiedzieć tej osobie, że jej wygląd nie jest za gruby. A ta osoba widzi siebie w pewien sposób charakterystyczny, to znaczy widzi siebie jako osobę pewnie za grubą, w jakiś sposób nieadekwatną, w jakiś sposób niewłaściwą, być może także pod innymi względami, nie tylko tego wyglądu zewnętrznego, ale także w sensie, nie wiem,
psychicznym. Tutaj często tak bywa, ale już nie chciałbym dalej fantazjować, no bo mogę nie trafić w jakiś sposób. I teraz bardzo trudno jest z tym polemizować, mówiąc nie jesteś za gruba, na przykład, prawda? Albo nie jesteś taka, jak o sobie myślisz. Bo ta osoba ma to gdzieś tam bardzo głęboko w sobie wryte. I najczęściej nie przyjmuje tego typu argumentów. Lepszym pewnie sposobem, ale jest jednak psychoterapia. Jeżeli taka osoba zacznie o sobie samej inaczej myśleć, to też zacznie siebie inaczej spostrzegać. To tą drogą może przejść, a nie taką drogą, że tak powiem, przekonywania, że jest inaczej niż myślisz, bo to najczęściej tak jak pewnie i w tym wypadku nie bardzo działa. Czyli ważne jest, żeby dojść gdzieś do sedna sprawy? Do tego, tak, obrazu siebie, myślenia o sobie, tym jak taka osoba sama o sobie myśli, jak siebie spostrzega. Jeżeli zacznie siebie spostrzegać w inny sposób, w sensie psychologicznym, że jestem okej, jestem dobra, jestem w porządku, mój wygląd jest adekwatny, to i to wyrówna się także to spostrzeganie właśnie tej własnej chudości czy grubości. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Sylwia napisała do nas na 2100. Panie doktorze, nie tylko kobiety, dziewczyny mają tego typu zaburzenia, mężczyźni, chłopcy również. Proszę o powiedzenie tego na antenie, bo jest to stwierdzenie, które wprowadza w błąd. Cały czas pan doktor mówił ta osoba. Tak, udało mi się do 47 minuty naszej audycji, kiedy zostało to wypunktowane, bo raz powiedziałem dziewczyna. Tak, ale to jest oczywiście prawda. To jest prawda, co nasza słuchaczka tutaj napisała, że oczywiście mężczyźni i chłopcy również zapadają na tego typu zaburzenia. Natomiast różnica dotyczy pewnego rodzaju proporcji. To znaczy wśród dziewcząt i młodych kobiet jest to zaburzenie częstsze. Tak podręcznikowo, aczkolwiek to podręczniki są zawsze nieco zdezaktualizowane, mówi się, że ta proporcja jest 10 do 1. To znaczy na 10 kobiet zapadających na takie zaburzenie przypada jeden mężczyzna. Ta proporcja może się zwiększać w sensie, że więcej mężczyzn zapada na tego typu zaburzenia, ale nadal jest ona przesunięta zdecydowanie w kierunku kobiet, ale tak jak tutaj mamy w SMS-ie, mężczyźni czy chłopcy także zapadają na tego typu zaburzenia, także jest to absolutnie prawda. Jeszcze... Dlatego właśnie starałem się mówić, że o osobach chorych na tego typu zaburzenia, a nie precyzując tak płci, żeby nie powiedzieć tego, że to tylko dotyczy kobiet. Nawet najnowsze wyniki badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego mówią o tym, że najwięcej dziewczynek w wieku od 12 do 13 roku życia trafia do ośrodków leczących anoreksję. Czy te statystyki są znaczące? Chodzi o to, czy jednak więcej kobiet zapada na zaburzenia odżywiania? Tak, zdecydowanie więcej kobiet. Ta proporcja, tak jak powiedziałem, jest w kierunku kobiet, czyli więcej kobiet ma te zaburzenia odżywiania. Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że zgodziłbym się z tym, że anoreksja to częściej kobiety, pojedynczy chłopcy, natomiast muszę powiedzieć, że tak jak sobie o tym myślę, to chyba nie widziałem mężczyzny, który by przyszedł z objawami bulimicznymi, no ale to jest trochę też pewnie mało miarodajne, no bo to jest jednostkowe jednak doświadczenie moje własne. Mimo, że takich kobiet, które mają bulimię, przychodziło po pomoc dużo. A jak to jest? Czy te osoby przychodzą same do pana? Czy jednak są kierowane przez rodziców? To trochę zależy. Jeżeli chodzi o osoby chorujące na anoreksję, to bardzo często z rodzicami. Bo to są też najczęściej, tak jak pani tutaj zresztą przeczytała, tak? 13 lat, 14 lat. No to tutaj oczywiste jest, że jednak pomoc rodziców jest no i wymagana pod względem prawnym, żeby takie osoby móc leczyć. No i najczęściej te osoby jednak no, muszą mieć tą pomoc rodziców w sensie podjęcia takiej decyzji, bo one oczywiście nie uważają, żeby cokolwiek im było i żeby potrzebowały jakiejkolwiek pomocy, tylko jedyne, czego oczekują, to żeby móc dalej się odchudzać i chudnąć. I tutaj to nie jest taka wizyta, w której osoba chorująca na anoreksję bardzo by chciała pójść do psychiatry i żeby jej przerwał to chudnięcie, a wręcz przeciwnie, uważa, że to jest najgorsze, co ją może spotkać, a chciałaby dalej oczywiście odchudzać się. Natomiast jeśli chodzi o bulimię, to te osoby najczęściej przychodzą same, są to często osoby już pełnoletnie,
starsze od anorektyczek, no w tym sensie starsze oczywiście, natomiast są to najczęściej młode kobiety, które same zgłaszają się po pomoc. Jeśli są to osoby pełnoletnie, to często przychodzą same z siebie? Tak, z bulimią tak, ponieważ to jednak stanowi tak, tego rodzaju czy problem, czy dolegliwość, która jest jednak mimo wszystko no, trudna do takiego codziennego życia, sprawia dość dużo kłopotów i w związku z tym szuka się pomocy w tego typu zaburzeniach. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałem, dla osoby z anoreksją ideałem jest to, żeby chudnąć jeszcze bardziej, nawet jeżeli jest wycieńczona czy wychudzona skrajnie. I tutaj niekoniecznie będzie szukała pomocy, a będzie raczej oszukiwała nawet. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. W Polskim Radiu Euro cały czas zostaw wiadomość. Moim gościem jeszcze przez godzinę będzie psychiatra dr Sławomir Murawiec, a dzisiaj rozmawiamy o zaburzeniach odżywiania. I koniecznie chciałabym przeczytać SMS Judyty, która napisała, że miała anoreksję w wieku 9 lat, jednak nie była na leczeniu. Teraz ma 15 lat i ostatnio w trakcie Sylwestra dwa razy odwiedziła łazienkę, bynajmniej nie z powodu alkoholu, jak pisze. Czuje się kiepsko i boi się, że przestanie to kontrolować. Nie ma już nikogo z rodziny, do kogo mogłaby się zwrócić. Nie ma też pieniędzy, jak przypuszczam, nie wiem, czy Judyto na leczenie, czy na psychoterapię. I nie wie, co zrobić. Pewnie tutaj słuchaczka mówi o dwóch rzeczach. O bardzo wczesnym początku anoreksji, takim przedpokwitaniowym, bo 9 lat to jest jeszcze wiek przed wejściem w wiek dojrzewania. I takim zjawisku, które czasami rzeczywiście ma miejsce, to znaczy zamianie czy przejściu anoreksji w bulimię. To się zdarza tutaj, tak jak rozumiem z kontekstu, to odwiedzenie łazienki pewnie było związane z wymiotami. Też jeszcze, czy były to wyprowokowane wymioty, ale wydaje się, że to zrobiłam to znowu, by wskazywało, że zrobiłam, czyli że znowu. Rzeczywiście trzeba by uważać w tym momencie. Także myślę, że słuchaczka jest tutaj, że tak powiem, trochę słusznie zaniepokojona. Nie chciałbym straszyć, ale z drugiej strony trzeba by tą sytuację, na tą sytuację uważać i trochę się zastanowić, w jakiej jest w ogóle sytuacji życiowej. Tutaj ten brak rodziny też jest troszkę niepokojący, na ile jest osobą, która właśnie może jednak na kogoś liczyć, jaki ma obraz siebie, na ile jest osobą jakoś tam stabilną emocjonalnie, a na ile borykającą się z różnego rodzaju problemami takimi wewnętrznymi. Jeżeli by było to drugie niestety, czyli problemy wewnętrzne, no to w tym momencie jednak trzeba by może zwrócić się do psychologa. Na szczęście jest tak, że jeszcze poradnie zdrowia psychicznego istnieją w ramach funduszu. W związku z tym ta możliwość znalezienia psychologa bez pieniędzy istnieje. A co zrobić, jeśli już taka osoba pomyśli sobie, mam problem, muszę coś z tym zrobić? Co może zrobić, gdzie pójść? Ja myślę, że pierwszym pewnie krokiem powinien być jednak lekarz-psychiatra. Psychiatrzy nie są tacy straszni, jakich się przeważnie maluje. W związku z tym trzeba by jednak odwiedzić psychiatrę ze względu na to, że ktoś musi dokonać takiej ogólnej oceny. Oceny w sensie postawienia rozpoznania, a to psychiatra, lekarz może postawić rozpoznanie. Oceny stanu somatycznego, tak, czyli tego stanu cielesnego, na ile jest możliwe leczenie ambulatoryjne, czyli w przychodni, a na ile to się czasami zdarza w anoreksji, jest potrzebne leczenie szpitalne. I ewentualnie właśnie pokierować do psychologa, czasami także zalecić leki. Tutaj w zależności od tego, czy te leki będą potrzebne. Może to jest też ważna informacja, którą trzeba by powiedzieć, że anoreksja jest potencjalnie chorobą śmiertelną, niestety. To znaczy część osób, które zachorowuje na anoreksję, ginie z powodu albo zagłodzenia, albo powikłań takich metabolicznych związanych z tą chorobą. W związku z tym nie ma co lekceważyć też z drugiej strony. Z jednej strony mówimy to cały czas, że warto się leczyć i z tych problemów można wyjść, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nie ma ich co lekceważyć, ponieważ część osób niestety ginie. A co z bulimią?
O powikłaniach bulimii mówiłem już trochę w tej pierwszej godzinie, to znaczy tutaj także może dojść do bardzo poważnych powikłań związanych z utratą jonów, czy potasu, tego wszystkiego, co jest w wymiotach i zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, zaburzeń równowagi dotyczącej glukozy. W związku z tym to też jest potencjalnie choroba, która może prowadzić do bardzo poważnych takich skutków no, ogólnoustrojowych, cielesnych, bo to jest zaburzenia równowagi wewnętrznej kwasowo-zasadowej, to też nie jest nic takiego, co można by jakoś tam zlekceważyć. Tutaj także można się znaleźć na szpitalnym wózku czasami. Kiedy już zdecydujemy się, że pójdziemy do lekarza i też zdecydujemy się na terapię, to jak ona wygląda? Jaka to może być terapia? Czy idziemy tam sami, czy z rodziną? To znowu trzeba by pewnie trochę porozróżniać pomiędzy anoreksją a bulimią, prawda, i pomiędzy wiekiem osób i taką ogólną sytuacją. Można by pewnie powiedzieć w ten sposób, że terapia czy psychoterapia indywidualna jest bardzo ważnym elementem i to taka terapia często trwa długo. To jest często terapia, która wymaga no, miesięcy, czasami lat, żeby była skuteczna. Z rodziną także i w większości ośrodków, które zajmują się leczeniem zaburzeń odżywiania, zwłaszcza anoreksji, terapia rodzinna, czy przynajmniej konsultacja rodzinna jest bardzo ważnym elementem leczenia i powinna także się odbyć. Jeżeli rodzina uczestniczy w takiej terapii, bo to nie zawsze jest ta chęć po stronie rodziny, to jest bardzo ważny element leczenia. I także leczenie farmakologiczne, czyli leki może zostać zaproponowane. Te leki bywają bardzo różne w zależności od tego, z jakiego rodzaju zaburzeniami mamy do czynienia, jaki jest tak dokładniej obraz psychopatologicznych tych zaburzeń, ale tutaj jako pewna opcja, czy jako pewna możliwość też trzeba pamiętać i się nie oburzać, czy nie mówić, że nie. Te leki także często bardzo pomagają. I połączenie. I połączenie. Też tak jak tutaj trochę też o tym mówiliśmy, że jakaś część wynika bardziej z genetycznego, biologicznego wyposażenia organizmu, jakaś część z problemów indywidualnych, jakaś część, to też poruszaliśmy, z problemów rodzinnych. Jakiś jest też fragment tego wszystkiego, który przychodzi z otoczenia, z mediów, z kultury, która aktualnie dominuje. To w związku z tym to leczenie nie jest tak, że to tylko i wyłącznie jeden element leczenia będzie takim leczeniem no, wystarczającym, czy w pełni dającym dobre rezultaty. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Czy są jakieś drobne oznaki, które powinny nam zapalić czerwone światło, że coś z bliską nam osobą dzieje się niedobrego, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania? Tak, oczywiście, że są takie symptomy czy objawy. No i to znowu musimy powiedzieć trochę oddzielnie, prawda, o anoreksji i bulimii, ponieważ rozmawiamy o tych dwóch tematach dzisiaj. Jeżeli chodzi o anoreksję, to bardzo często jest to jednak taki początek od odchudzania się czy unikania tych tuczących pokarmów. Taka osoba bardzo często na przykład gotuje dla rodziny, ale sama nie je. To jest ta i bardzo ogranicza. Ja już nie chcę, nie jadłam, nie muszę, nie potrzebuję. Różne tutaj są wykręty. Natomiast wokół tego jedzenia oczywiście temat się obraca. Potem tego jedzenia jest coraz mniej, aż do takich skrajnych ilości, które osobie no, normalnie się odżywiającej są trudne do wyobrażenia. Tak jak jedno jabłko na dzień, prawda? Czy jakieś w ogóle jakaś mikroskopijna ilość pokarmu dziennie, no i to oczywiście już jest taki bardzo mocny sygnał. Te osoby też bardzo często na przykład ćwiczą, mimo stanu takiego znacznego wychudzenia czy wycieńczenia, podejmują aktywności fizyczne, albo chodzą lekko ubrane, pomimo takich mrozów, jakie mamy za oknem, żeby jeszcze dodatkowo parę kalorii gdzieś tam stracić. I tego typu jakby zachowania, ale przede wszystkim ta masa ciała, chudnięcie, wygląd, to wszystko powinno zwrócić uwagę osób bliskich, że coś niedobrego się dzieje. Ja pamiętam też z takiego mojego doświadczenia, jak chodziłem trochę po szkołach, po liceach, że tak naprawdę to na korytarzu
byłem w stanie rozpoznać takie przechodzące anoreksje bez najmniejszych trudności, że to po prostu widać, krótko mówiąc. Zresztą kryteria diagnostyczne, które dotyczą anoreksji, też mówią, może to jest taka trochę ciekawostka, że jest bardzo dużo zgodność rozpoznań między specjalistami właśnie rozpoznania anoreksji. To jest zespół tak charakterystyczny, że nie jest tak bardzo trudno postawić akurat to rozpoznanie. Jeśli chodzi o bulimię, to te napady bulimiczne, obżerania się, następnie wymiotowania czy innego rodzaju tracenia tych pokarmów także są na tyle charakterystyczne, że jeżeli się je jakoś odnotuje w sposób wyraźny, to też pozwalają na to, żeby próbować przekonać taką osobę, że powinna coś z tym zrobić. Czy takie napady bulimiczne, wydaje mi się, że chyba ciężko zaobserwować. Tak, to prawda. Tak, najczęściej jest tak, że ta osoba musi komuś o tym jakoś powiedzieć, także ma pani absolutnie rację, że to musi być jakoś trochę wyznane w gruncie rzeczy, aczkolwiek można pewnie zaobserwować zachowania typu zamykanie się, prawda, gdzieś w toalecie na przykład, kiedy te wymioty mają miejsce, ale raczej rzeczywiście powiedzenie czy wyznanie tutaj ma znaczenie. A czy w zachowaniu takiej osoby coś się zmienia? Czy na przykład jest taka sytuacja, że myślimy, ona nie jest taka na co dzień? Czy coś zmienia się w jej codziennym trybie życia? Nie, raczej niekoniecznie. Raczej ten tryb życia jest bardzo często utrzymywany w miarę sprawny, chyba że takich momentów jest bardzo dużo, bo jeżeli tych momentów bulimii, obżerania się jest jeden dziennie na przykład, no to w tym momencie taka osoba najczęściej jednak utrzymuje w miarę sprawne funkcjonowanie w zakresie takich codziennych czynności, pracy na przykład. Czy takie osoby potrafią się ukrywać, kłamać? To doświadczenie też takie, powiedziałbym, szpitalne, bo część osób z anoreksją trafia do szpitali. To jest doświadczenie konieczności stałego kontrolowania tych osób, jeżeli chodzi o ilość spożywanych pokarmów i o ważenie się, ponieważ programy takie, powiedzmy, szpitalne leczenia anoreksji to są programy oparte na jednak kontrolowaniu tej masy ciała i przyjmowanych pokarmów, i tutaj te osoby, które muszą to kontrolować, spotykają się z różnego rodzaju próbami oszukania, czyli dodania sobie wagi w sposób sztuczny. Nie wiem, czy jest sens tutaj jakby edukować, ale pewnie tak, tutaj wyobraźnia samych osób, które chorują na anoreksję, jest wystarczająco duża, żeby zrobić wszystko, co może chociaż na chwilę dodać wagi w trakcie tego momentu samego ważenia. Wypicie czegokolwiek jest pewnie najprostszym sposobem, a następnie zwrócenie tego. Przez chwilę jest się nieco cięższym i przy takich bardzo niskich wagach te kilkaset, kilkadziesiąt gramów już zaczyna grać rolę jako taki argument, że jestem cięższa. To jest ciągłe oszukiwanie i próby ukrywania rzeczywistego stanu rzeczy. Napisała do nas jakaś słuchaczka, która się nie podpisała. Napisała SMS. Siostra ma bulimię od 5 lat. Była w szpitalu, było lepiej, teraz jest znowu gorzej. Rodzice udają, że nie widzą, a jak widzą, to odzywają się z pretensjami. Czy siostra albo rodzice, niekoniecznie tej słuchaczki, mogą w jakiś sposób pomóc bezpośrednio takiej osobie? Tak, tu jest bardzo, bardzo jasno też opisane, dlaczego w gruncie rzeczy w terapię powinna być włączona rodzina, jeżeli ta osoba oczywiście tą rodzinę posiada i zamieszkuje z nią, jeżeli ten kontakt jest. W takiej sytuacji, jeżeli jest duży krytycyzm na przykład rodziny, obwinianie, mówienie negatywnych rzeczy, negatywnych sądów na temat takiej osoby mającej problemy, to ona nieustannie się z tym musi borykać. Nieustannie ma w sobie pewnie poczucie, że jest jakaś tam, w każdym razie nie w porządku,
coś z nią nie tak, coś złego, i z drugiej strony cały czas jakby to jest podtrzymywane, cały czas otrzymuje taką informację z zewnątrz. Wtedy niestety dochodzi do takiego zapętlenia, że bardzo trudno to jest rozerwać, bardzo trudno jest wtedy wyjść z takiej sytuacji, bo cały czas ten wewnętrzny zły obraz siebie jest podtrzymywany przez informacje negatywne od bardzo ważnych czy najważniejszych osób, czyli od rodziców. Wtedy czuje się, że jest nie w porządku taka osoba, wtedy zaczyna rozwiązywać swoje problemy właśnie w taki sposób jak zaburzenia odżywiania, czyli na przykład przez te napady bulimiczne. Szansa wtedy na poprawę, na ustąpienie problemów jest niestety znacznie mniejsza. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu. Dzisiaj rozmawiam z psychiatrą, doktorem Sławomirem Murawcem o zaburzeniach odżywiania i jeszcze będziemy rozmawiać przez kilka minut, bo potem będę chciała Was zaprosić na reportaż, ale o tym za chwilę. Najpierw może mail od Iwony. Jak to jest, że bulimiczka zwróci to, co zjadła i wtedy czuje się winna? Przecież nikt jej do tego nie zmusza. Moja koleżanka mówi, że zawsze już po kolejnej akcji w łazience ma ogromne poczucie winy. Ja także... Chyba od większości, jeżeli nie od wszystkich pacjentek, które relacjonowały napady bulimiczne, słyszałem o poczuciach winy, potwornych poczuciach winy tuż po. Także to się zgadza też z moim doświadczeniem. Ja myślę, że to tłumaczenie, że sama to zrobiła, jest troszkę może nie w tą stronę. To jest też takie raczej myślenie o sobie, jaka ja jestem. Jestem czy słaba, czy do niczego. I stąd bierze się to poczucie winy, z takiej globalnej oceny własnej osoby, niezapanowania, słabości, myślenia o sobie, bardzo negatywnego bardzo często. Czy to są poczucia winy, że znowu się poddałam, czy poczucia winy wynikające... I to, i pewnie także właśnie, no takie trochę bardziej, kim ja jestem, prawda, czy ja, jak bardzo niewartościową osobą jestem, jak bardzo jestem do niczego, jak bardzo jestem... słaba i do niczego. To pewnie w tą stronę często idzie. Na koniec zostawiłam SMS od Basi, który jest, wydaje mi się, optymistyczny. Od 5 lat żyję z tym problemem, jak się domyślam, z problemem zaburzenia odżywiania, z którymś z. Byłam na różnych etapach, od niejedzenia niczego do napadów zwierzęcej żądzy żarcia. Dziś zaakceptowałam i polubiłam siebie. Kosztowało to nieopisanie wiele wysiłku, ale warto było. I wiem, że jest to możliwe, jeśli samemu się jest pewnym. Choć to zostaje w głowie na zawsze. Basia. Tutaj też to poczucie jednak własnej wartości jest najważniejsze z tego, co Basia mówi. Myślę, że w tym SMS-ie są te wszystkie elementy, o których dzisiaj mówiliśmy. To znaczy są zaburzenia odżywiania, czyli temat naszej audycji. Jest to, że poprawa kosztuje często bardzo dużo wysiłku. No, tutaj jest wręcz napisane, że nieopisanie wiele wysiłku, ale jest też ten najważniejszy element, że dziś zaakceptowałam i polubiłam siebie. Czyli, że ta zmiana gdzieś najpierw zachodzi w głowie. To nie zmiana w samych zaburzeniach odżywiania najpierw, a potem wszystko będzie w porządku, tylko trochę odwrotnie, że najpierw musi zacząć być w porządku tam w głowie, to zaakceptowanie, polubienie samej siebie, przestanie myślenia o sobie w sposób negatywny, zaakceptowanie, przyjęcie, pogodzenie się też pewnie z różnymi rzeczami i w tym momencie można też zaakceptować obraz własnego ciała. Nie trzeba już podejmować tych wysiłków w kierunku kontrolowania czy radzenia sobie z emocjami przy pomocy napadów bulimicznych. Gdzieś najpierw musi to zajść w głowie, w zaakceptowaniu siebie, jaką się jest jako osoby. Dziękuję Wam za wszystkie SMS-y, które wysyłaliście na 2100 i dziękuję mojemu gościowi, którym był psychiatra dr Sławomir Murawiec. Ja zapraszam na jutro w swoim imieniu, a także w imieniu całej ekipy Zostaw Wiadomość, a zanim audycja się skończy, to jeszcze wysłuchajcie reportażu Joanny Bogusławskiej i Strażnicy Wagi. To reportaż o pewnych gospodyniach, które w Stanach Zjednoczonych miały problem z nadwagą i założyły grupę wsparcia. Ta grupa wsparcia też działa teraz w Polsce. Do usłyszenia. Dobranoc.
No nareszcie, prawie 3 no, kilo. No. Czyli dobrze, półtora miesiąca, 3 kilo. Tak. Mam tutaj zdjęcie ze sobą, które zawsze wisi u mnie na lodówce. To jest tak jakby przestroga dla mnie. Kiedy chcę sięgnąć i zjeść coś, czego nie powinnam, to wtedy spoglądam na to zdjęcie, na którym wyglądam 20 lat starzej. Siedzi po prostu na tym zdjęciu wielka, olbrzymia kobitka. Dlatego ten wygląd naprawdę bardzo mi nie odpowiadał. Szukałam ratunku. No, coś nowego słyszę. Nie masz mniej 10 sekund. Mniej 10? Mniej 10 sekund. A, no to jak na ten tryb życia ostatnio. Ja się tego zrobię. Kiedy pierwszy raz poszłam na spotkanie do strażników wagi, ważyłam 98,5 kg. Czułam się okropnie. Wcześniej nigdy nie byłam osobą bardzo szczupłą, ale utrzymywałam jakąś normalną wagę, natomiast po urodzeniu dziecka zaczęłam tyć. Stosowałam przeróżne diety, jakie tylko się pojawiały u nas na rynku, jakie były podawane w prasie. Udawało mi się schudnąć parę kilogramów, po czym po zaprzestaniu stosowania diety wracałam do tej samej wagi albo jeszcze więcej i tak ciągnęło się to po prostu przez kilkanaście lat. Ja przychodząc tutaj ważyłem 117 kilo. W tym, że wcześniej jak w ogóle jakiś sens jakiegokolwiek odchudzania zacząłem robić, ja ważyłem 127 kilo. W tym, że zacząłem odchudzać się w ogóle na swój sposób, zanim tu trafiłem, na swój sposób, a więc jakieś pastylki, nie pastylki, diety, co nigdy nie zastosowałem. Zastosowałem za to takie w opłatku pastylki, które się Unogramo, coś takiego, to się ogłaszało w gazecie. Pas odchudzający stosować, próbowałem wkładki do butów, które niby w telewizji tak reklamowali. Szczerze mówiąc, żadne z tych rzeczy nigdy mi nie pomogły. Dopiero w momencie, kiedy wszedłem do strażników wagi, program, który tutaj zobaczyłem, zastosowałem, zaczyna mi pomagać właśnie w tym chudnięciu. Asia dzisiaj ma, zobaczymy, 61. No to sobie policz sama wynik troszkę w górę. Katarzyna Koprowska, instruktorka strażników wagi. Ten program, który proponujemy, powstał wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo skuteczny, ponieważ stworzyły go osoby zainteresowane chudnięciem. Były to mianowicie typowe amerykańskie gospodynie domowe, które miały, tak jak większość osób biorących udział w naszych spotkaniach, miały problem z nadwagą. Próbowały różnych metod proponowanych, ogólnie dostępnych i żadna nie była skuteczna. W związku z czym zdesperowane panie zaczęły się spotykać po to, żeby wymieniać się doświadczeniami. I to były podwaliny programu Strażnicy Wagi. Ta grupa, którą ja prowadzę, to są osoby, które mają problemy z wagą. Są tutaj osoby, które mają nadwagę, zdarzają się, przychodzą do nas również osoby z otyłością. I w takim zakresie, w jakim nasz program może pomóc, w takim zakresie pomagamy, bo oczywiście jeżeli jest otyłość znacznego stopnia, no to niestety już nasze grupy nie pomagają. Chociaż zawsze dobrze jest się nauczyć prawidłowego żywienia. Nasz program jest w Polsce od wielu lat, jest jeszcze mało znany. Wydaje się na początek niewiarygodny, że można jeść i chudnąć. No, Irena. To jest to dno, od którego się odbije, słuchaj. Ja tak myślę inaczej. Czułam się bardzo źle, bolał mnie kręgosłup, bolały mnie bardzo nogi, miałam problemy ze stawami też. Nie mogłam uprawiać sportów, które bardzo lubię, nie mogłam jeździć na nartach. Już po prostu bardzo źle się czułam. A najgorsze było chyba to, że bardzo psychicznie się źle czułam. Ja mieszkam na trzecim piętrze, niby to niewysoko, ale już wchodzenie po schodach na te trzecie piętro powodowało, że mnie bolały nogi. Miałem zadyszkę. Dobiegnięcie do tramwaju, do autobusu to już była fizyczna niemożliwość. A później, jak jeszcze oprócz tego zaczęły się kłopoty z ciśnieniem, no to powiedziałem sobie dość. Stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić. Że nie mogę mieć takiej cały czas nadwagi. No i oczywiście dla innych osób to że wygląd mój z tą nadwagą w lato na działce czy gdzieś się rozebrać i pokazać, o rany, jaki duży brzuch. Przykrym momentem było to, jak szłam do sklepu i podobało mi się jakieś ubranie, ale absolutnie w ogóle nie było mowy o rozmiarze dla mnie, więc byłam zmuszona chodzić do sklepów dla pań z nadwagą i myślę, że najgorszym momentem to chyba było to, jak okazało się, że muszę kupić ubranie w rozmiarze 52, co było dla mnie naprawdę straszne i bardzo przykre.
No, takim momentem krytycznym chyba, który spowodował to, że zdecydowałam się naprawdę na jakieś takie rozwiązanie radykalne wreszcie z tym odchudzaniem, to było właśnie spotkanie z koleżankami z liceum. Kiedy spotkałyśmy się, było nas około 10, to wtedy zobaczyłam, że te wszystkie dziewczyny wyglądają tak, jak wyglądały. Normalne figury, tak jak było w szkole, natomiast ja przy nich byłam okropną, brzydką, grubą, 40-letnią babą, tak naprawdę. I to mnie załamało. To mnie załamało totalnie, ja wróciłam z tego spotkania do domu w strasznym stanie psychicznym. I wtedy po prostu to był wrzesień, a już w październiku znalazłam właśnie namiary na strażniku wagi i poszłam na to spotkanie w końcu października. Najtrudniejszym krokiem jest wejść do grupy i przyznać się, że ma się problem z własną nadwagą. Taki krok poprzedzają poszukiwania sposobu na lepszą wagę. Taki krok również poprzedza próbowanie na własnym organizmie dużej ilości diet różnego rodzaju. Z reguły te diety kończą się wielkim rozczarowaniem. W kilogramach wygląda to w ten sposób, że więcej się tyje po skończeniu programu diety niż schudło się. W związku z czym uczestnik, osoba, która przychodzi do nas, jest bardzo zmęczona tym, co do tej pory robiła i tak naprawdę nie ma nadziei, że cokolwiek jeszcze w życiu może jej pomóc. Najgorszym szokiem było to, jak weszłam na wagę. I tak naprawdę wtedy dopiero zobaczyłam, ile ważę. Nie sądziłam, że to było aż tyle. Domowa waga pokazywała mnie i zawsze się człowiek oszukiwał, że to nie jest tak źle, że może coś tam, jakieś przekłamanie. Natomiast waga u strażników pokazała całą prawdę. Po spotkaniu pomyślałam sobie, że warto spróbować. I jedna pani na tym spotkaniu pochwaliła się, że schudła 15 kilo, więc ja wtedy pomyślałam sobie, że Boże, to 15 kilo to dla mnie byłby cud po prostu, to jest niemożliwe, ale chociaż może 10 mi się uda. Taka jakby wstąpiła we mnie nadzieja i jednocześnie ten szok taki, że tak dużo ważę i pomyślałam sobie, że chyba to jest taka moja ostatnia szansa. No widać te urodziny na wadze. No o, Kasia. Jest bosko. No. Zaskoczyło mnie to, że dieta proponowana przez strażników wagi nie jest drastyczna. Oczywiście zmieniła bardzo mój jadłospis. Natomiast nie było to głodowanie, to z czym do tej pory się spotykałam. A tutaj spotkałam się wręcz z czymś odwrotnym. Ja musiałam jeść 5 razy dziennie, co dla mnie było w ogóle szokiem. 5 posiłków to wydawało mi się, że to jest tak dużo, że ja nie dam rady po prostu tego zjeść. Do tego jeszcze woda, którą trzeba bardzo dużo pić i wydawało mi się, że nie podołam z tą wodą, a jednak takie potem nastąpiło przyzwyczajenie, że do tej pory cały czas nie potrafię już inaczej jeść i inaczej pić. Walka z głodem to jest podstawowa zasada w tym programie. To było też bardzo zdumiewające, dlatego że wydawało mi się, że tylko głodówka może doprowadzić do tego, że schudnę. Natomiast od strażników, od instruktorki dowiedziałam się, że właśnie głód jest największym wrogiem odchudzania, że nasz organizm nie może być głodny. Potrafiłem sobie na mieście idąc, głodny jestem, no to wchodzę do sklepu, 20 deko kiełbasy i 2 bułeczki do tego. I to był mój posiłek. Ja się tym zaspokajałem. Ja tam na przykład słodyczy, ja nie, za słodyczami w sumie suma summarum nie przepadam. Ale zdarza się, czasami zdarzało się, że potrafiłem zjeść tabliczkę czekolady. Bo czułem, że mam taką potrzebę. Ciastka to zjem, czasem to zjem, ale to też nie tak, że często. Ale słabością właśnie jest to, że prędko kiełbasy takie czasem właśnie potrafiłem zjeść i się nie potrafiłem rozgrzeszyć z tego. Takie momenty załamania czy zwątpienia były, dlatego że w pewnym momencie ten proces chudnięcia zatrzymuje się, ponieważ organizm zaczyna się przyzwyczajać do tej wagi, którą już ma w tej chwili i zatrzymuje się. Zatrzymuje się proces chudnięcia, no i w tym momencie tak minął tydzień, drugi, a ja nic nie schudłam i zaczynałam się już denerwować, co też dobrze nie wpływało na ten proces odchudzania. Zaczęłam szukać jakieś tam pociechy. To, co gubiło mnie wcześniej, w każdej złej chwili sięgałam po coś słodkiego
co nie robiło niestety dobrze dla mnie. Natomiast w momencie, kiedy już ta waga mi się na przykład zatrzymywała i przestawałam chudnąć i miałam ochotę, sięgałam po coś słodkiego, potem były wyrzuty sumienia, ale z każdym razem stawałam się coraz mądrzejsza. To znaczy, jak był taki moment, że miałam jakiś tam taki moment zwątpienia, to miałam ochotę sięgnąć po coś słodkiego, ale potem sobie pomyślałam, no chyba nie warto jednak. Tyle schudłam, no nie warto. Każdy ten dodatkowy kilogram mniej mobilizował bardzo. Było mi szkoda mojej ciężkiej pracy. Gdybym teraz przerwał program, podejrzewam, że już bym do niego nie wrócił. No kiedy przytyję, to wtedy jest największe zwątpienie. Że coś zrobiłem nie tak w programie, że spowodowało, że nie schudłem w tym tygodniu, a przytyłem. Czuję się tak, jakbym, że coś oszukałem. Może coś za dużo zjadłem, że zjadłem więcej punktów, niż to przewiduje dla mnie program, dla mojej wagi. Dorotka? Parę deko w górę poszło. Nie mówiłam właśnie. Ale to jest parę deko, Dorota. Kiedy udaje się nawet te 20 deko zgubić, to już jest wielka radość, a jak już się schudnie kilogram, to jest po prostu tak, jakby człowiekowi rosły skrzydła. Biegnę do domu i pierwsze, co robię, jak wpadam, to rzucam torebkę i krzyczę, słuchajcie, schudłam kilogram. A jak schudłam pół kilo, to też jest super. Jak schudłam pierwsze 10% swojej wagi wyjściowej, to chyba wtedy pierwszy raz ludzie zaczęli zauważać, że schudłam. Każde takie właśnie słowo fajne, miłe, ale fajnie wyglądasz, chyba schudłaś, to było bardzo przyjemne i to też mobilizowało. A potem był ten moment, kiedy poszłam do sklepu i mogłam kupić w normalnym rozmiarze spódnicę i bluzkę. Natomiast chyba najpiękniejszym momentem w tym wszystkim, w tym całym odchudzaniu, było to, jak mogłam wreszcie założyć spodnie, zwykłe dżinsy. To było moje marzenie od wielu lat. Pomyślałam sobie, że jeżeli uda mi się dojść do takiej figury, że będę mogła założyć dżinsy i chodzić bez skrępowania w spodniach, to już będzie naprawdę wielki sukces. I osiągnęłam go. W sumie 24 kg schudłam. Jeszcze parę kilo muszę schudnąć, ale podchodzę już do tego bardzo spokojnie. Już bardzo spokojnie, już nie denerwuję się, nawet jeżeli mi tam waga się na chwilę zatrzyma, bo wiem, że to już jest normalny proces i organizm się musi przyzwyczaić, przestawić się na tą swoją nową wagę, a te parę kilogramów to myślę, że z pomocą strażników i instruktorki na pewno uda mi się zrzucić. No w tej chwili z ciśnieniem nie mam kłopotu, się ustatkowało. Na trzecie piętro wchodzę bez zadyszki i po 2 stopnie. No, dobiec do autobusu dobiegnę, też bez zadyszki. No to w takim razie, proszę, przechwalamy się. Zacznijmy od Ewy. 2,20 przez 2 tygodnie. Schudłaś? Tak. Nareszcie się ruszyło. Ale znika. Ale już nie zjęłaś do marzenia. Właśnie, no, więc więcej. To słuchajcie, w takim układzie miałabym faktycznie to 10 deko, miałabym 3 kilogramy od początku. Oczywiście, że jest ciężka. Ten sukces przede wszystkim zawdzięczam właśnie tej grupie wsparcia i swojej instruktorce, dlatego że bez nich nigdy by mi się to nie udało. Każdy oczekuje jakiegoś cudu, ale tak naprawdę to tego cudu nie ma, to trzeba sobie wypracować i te grupy wsparcia właśnie po to są, żeby tym ludziom pomagać. Ja po każdym spotkaniu przychodzę do domu z tą myślą, mówię, och, ten tydzień to mi przyniesie schudnięcie, kolejny kilogram. I z niecierpliwością czekam kolejnej środy. I liczę na to, że przyjdzie wreszcie taki dzień, że ja dojdę do tej swojej docelowej wagi i powiem, o, jestem wreszcie szczupły. Gdy zaczynałam się odchudzać, ważyłam 98 kg. W tej chwili ważę 74. Różnica tych kilogramów spowodowała to, że tak jakby mi ktoś przyprawił skrzydła. We wszystkim dosłownie. We wszystkim, co robię, czuję się lżejsza o te 24 kg. I przenośni, i tak naprawdę. Te kilkanaście lat, przez które nabierałam te wszystkie kilogramy, tą całą nadwagę, to były tak jakby zmarnowane. Źle się czułam, niczego nie chciało mi się, więc niczego nie dokonałam. Natomiast w tej chwili mam tak wielką ochotę i smak na życie, że chce mi się wszystkiego po prostu.
Chce mi się nawet iść na studia i dalej się uczyć i chce mi się pomagać ludziom. To jest coś takiego, jakbym się na nowo urodziła. I czuję, że żyję i żyję pełną piersią. Żyję tak, jak chcę żyć. Nie, nic mnie nie ogranicza, bo do tej pory ta nadwaga bardzo mnie ograniczała. A w tej chwili mogę robić wiele rzeczy, których nie mogłam. Myślę, że warto było, naprawdę, bo dzięki temu, wszystkiemu, co dokonałam, czuję się naprawdę szczęśliwa. Czy wszyscy jesteśmy zważeni? Wszyscy? Wszyscy. Wszyscy obecni zważeni. Pani również chciałaby sobie wejść na wagę i sprawdzić swoją wagę? Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.